Witam serdecznie, moi drodzy. Wracam na stanowisko i pozwólcie, szybkie wprowadzenie przed aktualnym wydaniem Board News. Wyniki konkursu sprzed 2 tygodni znajdziecie w opisie, tam również szukajcie zasad dzisiejszej szybkiej zabawy, a nagroda jakaś do wygrania właśnie teraz powinna wyświetlać Wam się na ekranie, więc bądźcie czujni, no i wszystkim życzę powodzenia. Ach, no moi drodzy, wszyscy z Was, którzy jeszcze nie subskrybują kanału On Table, a zaglądają tu co jakiś czas, serdecznie zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, jak również proszę o to stałych subskrybentów. Włączcie proszę ten dzwoneczek, bo strasznie wielu z Was jeszcze tego nie zrobiło. A teraz już startujemy z planszowym teleekspresem. Moi drodzy, o grze Kemet mówiłam w finałowym odcinku mojej top listy. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam i odsyłam. Tak, wreszcie przekonaliście mnie i nagrałam ten odcinek. Na którym miejscu Kemet się uplasował, to już musicie zobaczyć sobie sami, natomiast tutaj wspominam o Kemecie w jego najnowszym wydaniu, ponieważ 26 maja na Kickstarterze gra Kemet Blood and Sand będzie starała się o ufundowanie. Unowocześnione zasady tej gry były tworzone wraz ze społecznością graczy na Board Game Geek, a kampania ma oferować przeprojektowaną mapę, a także bardziej szczegółowe figurki. Sami bogowie mają być tutaj silniejsi, a więc walki w Egipcie z całą pewnością będą brutalne. Kto z Was nie może się doczekać? Spokojnie, to już najbliższy wtorek. Small World of Warcraft to połączenie popularnej gry planszowej z komputerowym uniwersum stworzonym przez firmę Blizzard. To ma być lekka gra o budowaniu cywilizacji osadzona w fantastycznym świecie World of Warcraft. Jak zapewnia polski wydawca, czyli wydawnictwo Rebel, gra ma mieć bogato ilustrowane, piękne, klimatyczne grafiki, a dzięki prostym zasadom łatwo się jej mamy nauczyć, ale podczas gry oferować ma ona wiele dostępnych strategii oraz dróg do zwycięstwa. Premiera zapowiedziana jest na 3 kwartał tego roku, a przedsprzedaż trwa, gdybyście mieli ochotę. Skorzystajcie z linka, jaki zostawiłam Wam w opisie. Budzisz się. Jest ciemno, zimno. A na podłodze statku kosmicznego, który nie wiadomo czy leci i na pewno nie wiadomo dokąd, znajdujesz szczątki ciała kapitana. Istny obłęd jednak rozpocznie się wtedy, kiedy zorientujesz się, że nie jesteś tu sam. I nie mam tu na myśli członków załogi, tylko obcych, których jedynym celem jest cię zabić. Chociaż członkowie twojej załogi w całym tym szaleństwie także mogą się zdradzić. I wierzcie mi, wiem co mówię. Wydawnictwo Rebel zapowiada dodruk gry Nemesis na 4 kwartał tego roku. I to będzie dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy jeszcze jej nie mają, a chcieliby mieć. Skoro o Nemesis wspomniałam, to pozostańmy w tych klimatach i to będzie wiadomość zarówno dla tych, którzy posiadają podstawową wersję gry Nemesis, jak również dla tych, którzy jej nie mają, ponieważ pierwszy samodzielny dodatek do gry Nemesis, czyli Nemesis Lockdown, pojawi się 28 maja na Kickstarterze. Nie zmienia się autor, to wciąż Adam Kwapiński, który tym razem uraczy nas historią w sekretnej bazie na Marsie i z nowych mechanizmów możecie spodziewać się wielopoziomowej planszy ze schodami oraz windami, jak również zaawansowanego działania komputera, systemu kreskowania, cokolwiek to znaczy, mocy i światła na różnych poziomach procedury awaryjnej, i to jakoś tak dziwnie mi brzmi, nowych postaci i nowej rasy kosmitów. Stać się piratem i walczyć o wpływy, ale nie na wyspie, tylko w sektorach, bo twój statek to nie żaden galeon czy okręt na morzu, tylko statek kosmiczny, a cała sytuacja toczy się w kosmosie, a konkretnie na planecie zwanej Tortuga. Tutaj nie bardzo jest miejsce na pokojowe rozwiązania, bo jeśli nie z potworami, to z całą pewnością walki pomiędzy graczami, czyli kapitanami pirackich okrętów kosmicznych są nieuniknione, a walczymy o punkty zwycięstwa. Jeśli chcecie usłyszeć nieco więcej na temat gry Tortuga 2199 i zobaczyć ją przy okazji, zapraszam na kanał On Table, a 1 czerwca odsyłam Was na Wspieram to, gdzie odbędzie się kampania polskiej edycji tej gry. Kto z Was pamięta, jak w poprzednich odcinkach Board News przybliżałam Wam grę Monumental African Empires? Wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy będzie chodziło o dodatek, czy może kolejną część tej popularnej serii. Teraz już wiem, że mowa jest o rozszerzeniu, które ma wprowadzić dużo nowych mechanizmów. Znam również datę kickstarterowej kampanii. To 15 czerwiec i ci z Was, którzy znają serię Monumental, powinni zapamiętać tę datę.
Kampania gry Nanaki autorstwa Piotra Piechowiaka od wydawnictwa Cloud Games powraca, moi drodzy, w nowej odsłonie. Nie zmieniło się miejsce, wciąż będzie to platforma. Wspieram to. Zmieniła się data, 3 czerwca i kilka szczegółów. To zawartość nagrody, jakie Piotr przygotował dla wspierających, a także cena za grę. Gdybyście chcieli sobie odświeżyć bądź zapoznać się z grą Nanaki, zasadami oraz krótką rozgrywką, zapraszam serdecznie na mój materiał. Dungeons & Dragons Wybrzeże Mieczy stanowi rozszerzenie do 3 podręczników podstawowych, czyli podręcznika gracza, księgi potworów oraz przewodnika mistrza podziemi. Ten przewodnik po ikonicznych krainach Ferunu możecie kupić w przedsprzedaży, a premiera zapowiedziana jest na 19 czerwca. Koza wraz z planszówką, moi drodzy, czyli ekskluzywny mini dodatek dodawany do gry Sierra West od wydawnictwa Lucrum Games. Przedsprzedaż tego tytułu jeszcze trwa. Jeśli złożycie zamówienie, możecie spodziewać się nie tylko kozy, ale również darmowej wysyłki, która zostanie zrealizowana przed premierą. A sama premiera tego tytułu zapowiedziana jest na 4 czerwca. 5211 to karciana gra, która w tej edycji inspirowana jest Azulem. Azul Special Edition to gra, w której znajdziecie grafiki właśnie nawiązujące do Azula. Sama gra miała udaną premierę na minionych targach Gen Con w 2019 roku. Tytuł został zapowiedziany przez wydawnictwo Next Move Games i ma pojawić się już tego lata. Ciepły wieczór, trwa spokój, ale coś wisi w powietrzu. Cień mgły pojawił się w planszowym świecie za sprawą wydawnictwa Muduko, które w ten sposób właśnie zapowiada swoją najnowszą grę o takim właśnie tytule. Zmierz się więc z potworami z nadwiślańskiego kraju, zagrywaj karty HOT 16, aby zniszczyć niebezpieczeństwo i wesprzeć anonimowych bohaterów. Gdybyście chcieli zapisać się na kampanię nowej edycji gry Castle Panic w wersji Deluxe, to linka zostawiam Wam w opisie, a sama kampania startuje już 9 czerwca. Sama gra to kooperacyjny tytuł dla od 1 do 6 graczy, którzy starać się będą obronić zamku przed atakami hord potworów. Jednak tę walkę wygra tylko jeden gracz. I tutaj właśnie należy zrównoważyć własne pragnienie wygranej kontra przetrwanie grupy oraz zamku. Ta wersja gry, czyli Deluxe, zawierać ma nową grafikę pudełka, a także kart, zamiast tekturowych, plastikowe ściany, a także wieże oraz obrotowe miniaturki potworów. Kolejną kickstarterową zapowiedzią na lato jest nowa gra od niezwykle płodnego projektanta gier planszowych, czyli Rainera Knizi. Pierwotnie ta gra została wydana w 1993 roku, ale poza nowym wyglądem ma również zaproponować nowe mechanizmy rozgrywki. Tutenchamon, w tej grze znajdziecie nowe moce egipskiego boga, a także nowy system punktacji. Ponadto spodziewajcie się modularnej planszy, a także mechaniki deckbuildingu. Gdybyście byli zainteresowani, linka do kickstarterowej kampanii, do której możecie się zapisać, znajdziecie w opisie. Łap zasłówka gra karciana to kieszonkowa wersja tej samej gry Łap zasłówka, która opiera się na mechanice gry Państwa Miasta, czyli tutaj będziemy ze stosu losować 2 litery oraz będziemy dokładać kartę kategorii i wszyscy gracze będą musieli jak najszybciej zapisać słowo dotyczące danej kategorii zawierające obie litery, które zostaną wylosowane właśnie ze stosów. Jeżeli będziemy mieć słowo, które nie będzie się powtarzało u innych graczy, będziemy za nie punktować. Za wszelkie inne, które będą się powtarzały, będziemy musieli je skreślać i one nie będą nam się wliczały do punktacji. Escape Quest to nowa seria gier książkowych wydanych przez wydawnictwo Egmont, w których możemy zabawić się w łamigłówki znane nam z Escape Roomów w pojedynkę, nie wychodząc z domu. Każda z książek, które zostały do tej pory wydane, są przeznaczone dla graczy od 12 roku życia i przejście całej tej przygody jest szacowane na około 3 godziny, więc całkiem sporo dobrej zabawy w świetnej oprawie, ponieważ są to takie duże książki formatu A4, mają bogate ilustracje, więc tym bardziej możemy się wciągnąć w klimat i w fabułę, bo łamigłówki są ściśle z tą fabułą powiązane. I w tej chwili na rynku dostępne są 2 takie książki. Jedna o tematyce dołączania do młodych hakerów, którzy chcą obalić rządy, a raczej dyktaturę międzynarodowych korporacji po kryzysie ekonomicznym. Natomiast druga z nich dotyczy poszukiwania zaginionego skarbu, który próbowała odkryć pewna znana odkrywczyni, ale niestety niedawno zmarła, więc musimy odbyć podróż jej śladami, żebyśmy sami do tego skarbu mogli dotrzeć.
Jajko i Kokosz to sprytna gra karciana dla graczy od 7 roku życia, w której naszym celem będzie to, aby na koniec gry mieć jak najmniej kart na naszym ręku, bo każda karta, która nam zostanie, będzie liczyła się do punktów karnych na koniec gry. W tej grze będziemy wykładać do wspólnego stosu karty, ale zawsze będziemy musieli wykładać takie karty, żeby ich łączna suma była większa niż to, co wyłożył gracz przed nami. Będziemy mogli wykładać po jednej karcie, czasami po kilka, ale jeżeli kilka, to na przykład o tej samej wartości, czyli powiedzmy 3 dwójki. I będziemy tak sobie grać, aż któremuś z graczy wyczerpie się jego ręka, albo skończy się stos dobieranych kart, no i wówczas będziemy podliczać te punkty karne, kto będzie miał ich najmniej, będzie wygrywał całą zabawę. Drugie do Rzymu to interesująca gra rodzinna dla graczy od 8 roku życia, która ma przystępne, proste zasady, ale trzeba też trochę pokombinować. W grze znajdziemy na wielkiej planszy wielką mapę miast oraz Rzym i naszym celem będzie to, aby jak najwięcej miast połączyć z tym Rzymem, żeby otrzymywać za to punkt. Za każde miasto, które połączymy z Rzymem, będziemy otrzymywać żeton miasta oraz zasób, który będzie sobie leżał na tym mieście. Będziemy za to wszystko punktować na koniec gry. Będziemy punktować za na przykład różnorodność zdobytych zasobów, ale też za zasoby, które będą takie same, bo to będzie oddzielna punktacja do każdego z tych typów. Będziemy też zbierać na przykład złoto. Będziemy się starali, żeby droga prowadząca od Rzymu do danego miasta była jak najkrótsza, bo tylko za takie drogi będziemy otrzymywać punkty, bo na przykład jeżeli kilku graczy stworzy drogę do tego samego miasta, to będzie punktowana tylko ta, która była właśnie najkrótsza. Jeżeli szukacie gry szybkiej, w którą pogracie z całą rodziną, niezależnie czy to są gracze początkujący, czy bardziej zaawansowani i dodatkowo lubicie pięknie wydane gry, to naprawdę warto się nią zainteresować. Monster Bar to lekka i przyjemna gra karciana dla graczy od 8 roku życia z przezabawnymi ilustracjami potworków, w której naszym celem będzie to, aby zbierać sobie takie same rodzaje potworów, żeby za nie jak najlepiej zapunktować na koniec gry. W tej grze będziemy dobierać sobie kartę ze stosu i będziemy decydować, czy kładziemy ją na planszetce naszego gracza, czyli na naszej własnej, czy na planszetce innego gracza. Jeżeli na którejś planszetce będą znajdowały się już 3 karty potworów, będziemy je przenosić do naszego baru i tam będziemy je właśnie dobierać rodzajami do siebie. A na koniec gry oczywiście wygra osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Cześć wszystkim, Kuba z tej strony i w tym tygodniu nasz przegląd Kickstartera zaczniemy od prawdziwie pirackich klimatów, czyli od gry Tiny Epic Pirates. Tiny Epic Pirates to gra, którą rozegramy w 45 minut. Mamy tutaj tryb solo, ale maksymalnie w grę może grać się 4 graczy. Generalnie Tiny Epic Pirates to jest gra, w której oczywiście wcielamy się w piratów, a raczej w statek piracki, który będziemy przemierzali nasze okoliczne wyspy. Nasze akcje będziemy podejmowali dzięki kołu sterowemu, które będzie determinowało to, w jakiej kolejności akcje możemy podejmować. Dzięki temu będziemy mieli czasami taki dylemat decyzyjny, taki paraliż decyzyjny, który sprawi, że będziemy chcieli podjąć jedną akcję, ale przez to oczywiście pewne akcje inne pominiemy, no i będziemy musieli zdecydować albo w jedną stronę, albo w drugą. Oczywiście naszym zadaniem jest przemierzanie okolicznych wysp, zbieranie skarbów, zbieranie również skarbów z różnych wraków, statków, później wymienianie tych skarbów na złoto, no i oczywiście do dyspozycji będziemy mieli pewną naszą załogę, naszych załogantów, charakteryzujących się pewnymi unikatowymi zdolnościami. Te zdolności naszej załogi będą wykorzystywane w walce, no bo oczywiście zwycięzca i władca tych okolicznych mórz może być tylko jeden, zatem będziemy oczywiście stawiali czoła innym piratom. W trakcie kampanii mamy dostępny również dodatek, który wprowadza nam statek Widmo, a więc to chyba czego wszyscy oczekują po grach, w których znajdujemy klimaty pirackie. Tiny Epic Pirates to oczywiście kolejna gra z serii Tiny Epic, a więc znowu dostajemy tutaj bardzo dużą grę w bardzo małym i przenośnym pudełku. Ja sam zastanawiam się nad wsparciem tej gry, więc polecam Wam sprawdzić tę kampanię kickstarterową. Jak już jesteśmy tak w klimatach pirackich, no to pociągnijmy ten temat. No bo na Kickstarterze znajdziemy również kampanię gry Sea of Legends, czyli gry, w której ponownie wcielimy się w piratów, a raczej w kapitana statku, który oczywiście będzie przeżywał pewne przygody na okolicznych, znowu, wyspach pirackich. Tutaj również do dyspozycji będziemy mieli swoją załogę, która będzie charakteryzowała się pewnymi unikatowymi zdolnościami, no i te zdolności będziemy wykorzystywali w walce, no bo te kości, którymi będziemy rzucali, będą dostarczały nam różnych umiejętności naszych załogantów. Oczywiście przemierzając kolejne wyspy będziemy mogli się wzbogacać i tym samym pozyskiwać kolejne ulepszenia naszego ekwipunku.
Podobnie jak w przypadku Tiny Epic, tutaj również te umiejętności naszych bohaterów, czy naszych piratów, naszych załogantów będą istotne w walce. To, na co jednak kładą duży nacisk twórcy, to fakt, że każda rozgrywka będzie jakąś historią, w której nasze decyzje będą determinowały to, co jakby dalej się dzieje. W związku z tym w grze mamy aplikację. Aplikacja, która jest nieodłączną częścią całej tej gry. W związku z tym musicie pamiętać, że gra jest na pewno zależna językowo, a więc musicie na pewno poziomie ten angielski znać, aby po prostu móc w ogóle w grę grać. Więc jeżeli nie jesteście jakoś zrażeni do aplikacji i jesteście w stanie grać w grę w języku angielskim, to jak najbardziej proponuję się zainteresować, bo na pewno koncepcyjnie jest ciekawie, no i trzeba przyznać, że gra też wygląda, to znaczy oczywiście fizycznie figurki naprawdę tutaj bardzo dobrze wpasowują się w klimat całej gry, a więc zachęcam dla fanów piratów, aby zainteresować się kampanią Sea of Legends. Na sam koniec czas jeszcze troszkę odejść od tych pirackich klimatów, no bo czas na grę Railroad Ink Challenge, czyli grę, która w polskiej wersji językowej nazywa się Kolejowy Szlak, wydawana jest przez Fox Games i teraz na Kickstarterze trwa kampania kolejnej edycji tego tytułu. W trakcie kampanii mamy dostępne dwa pudełka, pudełko zielono wprowadzające nam taki bardziej klimat leśny oraz pudełko żółte wprowadzające bardziej klimat pustynny. Do tego wszystkiego oczywiście mamy nowe kości z nowymi szlakami, które znowu będziemy chcieli ze sobą łączyć, aby uzyskiwać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Do tego znajdziemy tam również różne budynki, czyli np. uniwersytet, fabrykę, które dodatkowo będą w trakcie rozgrywki nam punktowały. Jeżeli tego wam jest jeszcze mało, to będą również nowe karty, karty bonusowe, które będą dodawały nam oczywiście znacznej liczby punktów, jeżeli spełnimy odpowiednie wymogi. Do tego w stretch goalach odblokowano kilka mini dodatków, wprowadzających choćby nawiązania do jakichś gier retro, czyli Pac-Man, Tetris, ale także pewne nowe kostki. A więc dużo nowości w porównaniu do tego poprzedniego kolejowego szlaku. Mam nadzieję, że grę wyda Fox Games w naszym, po polsku, po prostu w naszym rodzimym języku, ale dla tych, którzy są niecierpliwi, kampania jest na Kickstarterze. Myślę, że warto się zainteresować, bo na razie grałem tylko w wersję online, ale kolejowy szlak to chyba jedna z ciekawszych gier Roll and Ride, w jakie dotychczas miałem szansę zagrać, więc mam nadzieję, że jakoś w przyszłości może uda mi się zagrać również w tą fizyczną wersję. Jak już pewnie słyszeliście, wydawnictwo Rebel zapowiedziało, że Nemesis wróci na sklepowe półki jeszcze w tym roku. W związku z tym wystartowała już przedsprzedaż do druku tej podstawowej wersji gry. Jeżeli jesteście zainteresowani Nemesis, to znajdziecie przedsprzedaż w sklepie Dragonite. Ja osobiście grę bardzo polecam, bo graliśmy w nią już co najmniej kilka razy i za każdym razem było naprawdę pełno emocji i napięcie trzymające do samego końca. Warto zerknąć, warto się zainteresować, bo Nemesis to naprawdę wielki hit. Cześć, z tej strony Janek i dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o kilku grach z tabletop simulatora, które ostatnio udało mi się znaleźć. Pierwszą z nich jest The Game Face to Face. The Game, czyli podstawowa wersja tej gry, to kooperacyjna gra, w której gracze muszą poukładać karty od najwyższej do najniższej i od najniższej do najwyższej, nie rozmawiając z innymi graczami i starając się przekazać te informacje w sposób, w jaki zagrywają karty. Natomiast Face to Face to wersja gra, która jest kompetytywna, czyli gramy przeciwko sobie dwuosobowej rozgrywce. Ta wersja różni się tym, że każdy z graczy ma swoją talię, której jest kart od 2 do 59. Układamy je w dwóch stosach, od 60 do 1 i od 1 do 60. Cały myk tej gry polega na tym, że w pewnym momencie możemy zacząć dokładać karty przeciwnikowi. Jednak, żeby dołożyć kartę przeciwnikowi, musimy dołożyć tą kartę, żeby była mniejsza niż karta przeciwnika, czyli w zasadzie trochę mu pomagamy. Cała rozgrywka zajmuje mniej więcej 15-20 minut. Jest bardzo emocjonująca od początku do samego końca. Ja sam do tej pory nie wiem nawet, jak w nią wygrywać. Drugą grą, o której chciałem wam powiedzieć, jest Fox in the Forest. Fox in the Forest zwróciło moją uwagę po tym, jak w tym tygodniu zostało nominowane do Spiel des Jahres. To znowu dwuosobowa gra karciana, bardzo prosta, zajmująca mniej więcej 20 minut, w której będziemy zbierać lewy, tak jak w Tysiącu. Cały myk polega na tym, że karty zbieramy zagrywając, tak jak normalnie gramy w Tysiąca. Jednak w pewnym momencie musimy przestać zbierać te karty, ponieważ jeżeli zbierzemy ich za dużo,
to dostaniemy 0 punktów, a przeciwnik dostanie więcej. Karty mają również jakieś specjalne zdolności, które pozwalają nam przyjmować inicjatywę, albo zmieniać atu, lub sprawiać, żeby przeciwnik musiał zagrać jak najwyższą kartę. Całość, tak jak mówiłem, zajmuje 20 minut i link do tej gry, zarówno do tej, jak i do poprzedniej gry, możecie znaleźć w komentarzach. Link zarówno do tej, jak i do poprzedniej gry możecie znaleźć w komentarzu pod tym filmem. To dzięki wielkie, do zobaczenia. Witam serdecznie, kilka newsów ze świata RPG. Skończyłeś kampanię, włoska Brancolonia, mamy za sobą już też westernową Deadlands, więc zobaczmy, co nowego na Kickstarterze. Jednym z takich projektów jest Shadow of Eastern Role-Playing Game Dark Romanticism. Teraz widzimy specjalne wydanie, które ma po prostu uhonorować ten system. On jest bardzo popularny we Francji. Mamy do czynienia z klimatem low fantasy, bardziej w klimatach takich gotyckich. I tutaj przyjdzie nam troszkę poznać kulturę celtycką, tym się autorzy inspirowali, ale również jeżeli jesteście fanami takiego filmu jak Braveheart i tym podobnych, to z pewnością odnajdziecie tutaj swój klimat. Kolejny kickstarterowy projekt wydawnictwa Riot Minds i mamy Trudvac Adventures. Tym razem jest to RPG dla systemu 5e. Co ciekawe, już ten system RPG już jest na rynku, i to jest jego jakby reinkarnacja do nowego settingu. Mnie bardziej tutaj interesuje, jaka będzie reakcja fanów, którzy wspierali ten system w oryginalnej wersji, gdyż on nie jest taki stary. On niedawno był na Kickstarterze i teraz wychodzi na to, że sama firma będzie musiała obrać jakby dwa kierunki, czyli utrzymywać dwa systemy RPG w różnych settingach. No jestem ciekawy, czy w ogóle jest to możliwe, czy jedni fani jednak zostaną zaniedbani, czy jednak Riot Minds zdoła jakoś temu zaradzić. A zaglądając na Drive-Thru RPG, widzimy, że najlepszym sprzedającym się tytułem jest Warhammer Age of Sigmar Soulbound Role-Playing Game. I tu wydawca Cubicle 7 uzupełnia swą trylogię podręczników RPG-owych w settingu Warhammer. Jak widzimy, tuż obok Soulbounda mamy nasz Warhammer Fantasy Role-Playing, czwartą edycję, oraz Wrath of Glory do Warhammera 4000. Ja w swojej kolekcji posiadam na razie tylko jeden z tych podręczników, więc zapowiada się, że będę musiał jakoś zaopatrzyć się w pozostałe dwa. Krótka informacja na temat gry Zerivia. Jesteśmy już na finiszu produkcyjnym. Twardy papier, czyli kartonowe elementy są już w produkcji. Możecie zobaczyć, jaka jest wizualizacja pudełka, jak wyglądają właśnie planszetki bohaterów. Widzicie też planszę, jaki jest setup kart. Wiele rzeczy zostało poprawionych, ale o tym będziemy mówić już niebawem w filmikach, które pokażą dokładniej, jak zasady zostały uaktualnione. Macie ostatni tydzień na to, żeby dołączyć jeszcze do Zerivian, dołączyć do naszego plemienia. Serdecznie Was zapraszam na Chromate. Z końca maja zamykamy, gdyż musimy się zająć już bardziej procesem finalizacyjnym, pakowaniem i wysyłką. Trzymajcie się! Się pojawił niespodzianie, zepsuł na mnie jedno granie, zaczął wielką izolację. Co, nie jedziemy na wakacje? Zamiast kapelusza maski? Stop! Wyciągam gry z wypraski. Choć pandemia wokół wszędzie, co to będzie? Dobrze będzie. Już nie będę was katować, na tym kończę też, rymować. Bez muzyki, bo żałoba, ale akcja wyborowa. Moi drodzy, moja wersja Hot 60 Challenge 2. Zapraszam Was serdecznie do linka, się pomaga, gdybyście jeszcze o tej akcji nie słyszeli. I jeśli sami nie jesteście w gronie potrzebujących, to dorzućcie swoją cegiełkę, bo to wsparcie dla polskich medyków bardzo się przyda, ale pamiętajcie, że wspieracie ich również, ograniczając wychodzenie z domu i dbając o higienę osobistą. A jak się wszyscy spotkamy na tych konwetach, to się dopiero będzie działo. Dużo pozytywnej energii, dużo zdrowia i damy radę. Na tę niedzielę, moi drodzy, to wszystko z naszej strony. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę. Jeśli Wam się podobało, proszę o lajka. No i cóż, widzimy się za tydzień, w następną niedzielę o 7 rano, jak zawsze. Oh,